Cześć Wam wszystkim bardzo serdecznie, z tej strony Karolina i witam Was kolejny raz na kanale Świat Między Stronami. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, nad którym stosunkowo długo myślałam, bo wiem, że jeszcze gdzieś tam goni mnie to podsumowanie przeczytanych serii książkowych, żeby zobaczyć, ile przez rok udało mi się ich przeczytać, ile udało mi się skończyć, co jeszcze zaczęłam, żeby zrobić taki update. Ale najpierw chciałam pójść w tę stronę i powiedzieć o seriach, których raczej nie zamierzam już kontynuować. Dlaczego mówię raczej? Bo życie czytelnicze bywa przewrotne. Mogę gdzieś trafić po prostu, nie wiem, na drugi tom serii za jakieś groszowe sprawy i wtedy, nie wiem, kupię, przeczytam, czy nawet trafię na Legimi i przesłucham audiobooka. Więc no, nie mogę powiedzieć na 100%, że wyrzekam się tych serii i już nigdy do nich nie wrócę. Przy niektórych, owszem, nie zamierzam już wracać, ale przy niektórych nadal pozostawiam sobie ten znak zapytania, żeby w razie W mieć otwartą ścieżkę, ale są to takie serie, tak jak mówię, do których raczej nie zamierzam już wracać. Nie mam tych książek w formie fizycznej, więc będę po prostu Wam wklejać okładki i mówić, dlaczego właśnie nie zamierzam wracać do tych książek albo do tych autorów, więc bez zbędnego przedłużania, przejdźmy już do tego, co chcę Wam dzisiaj pokazać. Jako pierwsze książki, właściwie serie, do których no, nie zamierzam wracać, ale przy nich akurat stawiam znak zapytania, to książki Wojtka Chmielarza. Ja przepadam za tym autorem, ja pokochałam serię z Kubą Mortką, ale po jednym z ostatnich tomów, który przeczytałam po prostu, nieco się zawiodłam. Nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy, nie spodziewałam się, że to pójdzie w taką stronę, jeśli chodzi o tę serię, bo ja byłam nią naprawdę zachwycona. Ja przeczytałam Podpalacza, Farmę Lalek z taką fascynacją, z takim zaangażowaniem w te kryminały, że byłam w szoku, że mamy na polskiej scenie naprawdę kogoś takiego, kto pisze tak jak Wojtek Chmielarz. Niestety, jeśli chodzi o właśnie serię, mam tutaj wypisane, to nie zamierzam kontynuować Bezimiennego. To jest nowa seria, o której ja czytając jedną tą książkę, nawet nie wiedziałam, że Dług Honorowy jest jej kontynuacją i że to właśnie będzie seria. Dlatego no raczej nie zamierzam, ale tak jak mówię, przy Chmielarzu znak zapytania. I jeśli chodzi właśnie też o Chmielarza, to znak zapytania co do serii właśnie z Kubą Mortką. Po tym jak ten ostatni przeczytany przeze mnie tom zaliczył tendencję spadkową, jeżeli się nie mylę, to tym tomem była Długa Noc. To właśnie jest taka seria, do której ja pałałam miłością, ale niestety coś nie zagrało i na ten moment nie myślę o powrocie właśnie do tych dwóch książkowych serii. Następne serie książkowe, a nawet powiedziałabym, że autor, do którego nie zamierzam wracać i tutaj nie stawiam żadnych znaków zapytania, bo chodzi tutaj o Maxa Czornyja. I nie wrócę do serii z komisarzem Erykiem Deryło. Dlaczego? Pierwsze trzy tomy przeczytałam od tak. Ja je miałam wypożyczone z biblioteki, ja w nie weszłam, ja je przeczytałam tak, że musiałam od dosłownie pstryknięcia palcami przejść do tego trzeciego tomu, potem czytać następne. Czekałam w bibliotece w ogromnych kolejkach, żeby móc je wypożyczyć, bo to był jeszcze czas, gdzie no, nie mogłam sobie pozwolić na kupno takiej ilości książek, jak na przykład mogę pozwolić sobie teraz. I ja byłam zachwycona do chyba siódmego tomu. Ta miłość trwała. Ale im dalej, tym to się zaczynało robić bardziej powtarzalne, bardziej sztampowe. Ja chyba przeczytałam ostatni tom, ósmy właśnie i miałam do nadrobienia dziewiąty i dziesiąty i w tym filmie o wszystkich moich rozpoczętych seriach mówiłam, że no nadgonię to, ale stwierdziłam, że nie będę tego nadganiać w żaden sposób, bo po prostu to już nie jest coś, co wprawiłoby mnie w taki czytelniczy nastrój, jak wprawiały mnie te pierwsze tomy, zachwyciłoby mnie na tyle, żeby chcieć sięgać dalej po tę serię. No i przede wszystkim no, nie ciekawi mnie już po prostu żaden wątek związany z Erykiem Deryło, bo uważam, że tam już za dużo powiedzieć nie można.
I jeśli chodzi o Maxa Czornyja, również nie będę wracać do serii z Lisą Langer i Orestem Rembrandtem. Chyba tak nazywał się tamten pan. I ja tam dużo nie przeczytałam. Tam miałam większe tyły niż właśnie z tą serią Maxa Czornyja z Erikiem Deryło. Ale po prostu ci bohaterowie no, nie zaskoczyli. O ile w pierwszym tomie ten duet był okej, dosyć ciekawie się to wszystko zarysowało, miało to potencjał, o tyle im dalej w las szliśmy, tym niestety było gorzej. Nie sprawiało mi satysfakcji czytanie. Dla mnie bohaterowie zaczęli się z każdym tomem dalej robić papierowi, tacy nie wnoszący niczego. Tak jakby wszystko to, co już znamy z polskiej sceny kryminału, Max Czorny chciał po prostu tam wepchnąć i koniec. Niestety, dla mnie to nie było to i rezygnuję po prostu z tego definitywnie. Jeśli chodzi w ogóle o autora, chciałabym zrezygnować z czytania jego książek, ale na ten moment mam rozpoczętą jeszcze jedną serię właśnie tego autora, w którym mamy mortalistę, spirytystkę i jeszcze jakieś tam chyba ogólnie 4 tomy i ja już mam przeczytane 2 z nich, przesłuchane właściwie. I tamtą serią jestem zachwycona, bo to jest taki kryminał osadzony w naszych czasach, ale z nietuzinkową postacią samego detektywa, który tam jest, czyli tego mortalisty, którego tam spotykamy. I przy tej serii zostanę raczej będę ją właśnie kontynuować, ale do twórczości Maxa Czornyja podchodzę z ogromnym dystansem. Nie chcę chyba już czytać jego książek przez wzgląd na to, w jaki sposób one są teraz promowane, jak źle była wypromowana książka dotycząca chyba jakiegoś komendanta z Auschwitz, czy kogoś takiego, gdzie ta promocja nie była zbyt po prostu na miejscu do całej książki. Wiem, że teraz był też jakiś problem z inną książką, którą Max Czorny chciał właśnie przeplatać fikcję literacką z faktami i dotyczyła ona jakiegoś mordercy. I tam ktoś zarzucił romantyzowanie całej tej sprawy. Aczkolwiek, no, ja tego nie czytałam, nie wiem, ja śledziłam przez chwilę te wszystkie kwestie, które były poruszane wokół książek Maxa Czornyja i niestety, ale tak jak mówię, zostanę chyba właśnie tylko w tej serii z mortalistą, a za resztę podziękuję. Jeśli chodzi o autora, którego czytałam, do którego mam sentyment, bo w sumie no, był to taki jeden z polskich autorów kryminałów retro, który mnie zachwycił, którego również miałam okazję poznać osobiście, bo był moim wykładowcą. I chodzi o Ryszarda Ćwirleja i jego serię Milicjanci z Poznania. Jak wiecie, albo i nie wiecie, ja czytałam ją tak mocno wyrywkowo, bo ja zaczęłam swoją przygodę od śmiertelnie poważnej sprawy, potem były gdzieś tam upiory spacerują nad Wartą i inne. Ale nie czytałam tego po kolei, chciałam uzupełnić o te tomy, których nie przeczytałam, żeby może wzbogacić historię i tak dalej, ale na ten moment niestety nie. Nie starcza mi czasu, nie mam za bardzo ochoty. Kryminały retro, no pojawiło się tego trochę w tym naszym czytelniczym świadku. Jest w czym wybierać, ale tak jak w przypadku Chmielarza, tutaj zostawiam znak zapytania. Bo właśnie ten sentyment, może chęć powrotu. Nie chcę zamykać sobie w tym momencie furtki, ale na ten moment nie. Po prostu nie. Jeśli chodzi o kolejnych autorów takich kryminałów, thrillerów, to też ze znakiem zapytania trochę chcę pożegnać się z Simonem Beckettem i z jego serią z Davidem Hunterem, chyba tak nazywał się ten pan. Ja po Chemii Śmierci i po Zapisanych w Kościach czułam niedosyt. Chciałam więcej, ale nie sięgnęłam po więcej. Dlatego mimo szczerej miłości właśnie do Chemii Śmierci, do tego opisu, który zaczyna całą książkę, do takich mega realistycznych, mega naturalistycznych opisów. Ja byłam tak zachwycona, ja byłam tak zaangażowana, mimo że jak ja czytałam tę książkę, to no, byłam młodziutka, głupiutka w sumie. I te rzeczy, które później mi się śniły, to był w ogóle hardcore, ale no na ten moment też mówię nie. Może gdybym trafiła na Legimi, może gdyby były jakieś fajne audiobooki do tego, albo cokolwiek, to może po to sięgnę, ale na razie nie mam czasu, są inne książki w kolejce do przeczytania.
Więc no niestety Beckett gdzieś tam spada naprawdę nisko w tym rankingu. I taką autorką, którą też chcę pożegnać, bo ja czytałam Karuzelę samobójczyń i coś ze Stokrotkami chyba, o ile się nie mylę. To książki Shannon albo Sharon, ale chyba Shannon Bolton. I to jest autorka, która miała bardzo podobnie wydawane książki, jak właśnie książki Becketta. Ja sięgnęłam po nią na podstawie jakiejś wyprzedaży w Biedrze i trafieniu po prostu na książkę za 10 zł. Zachwyciłam się, ale zachwyt też gdzieś opadł. Uważam, że ta pani komisarz, Lacey Flynt, była okej, była fajną postacią kobiecą, dobrze wykreowaną, jeśli chodzi właśnie o bohaterkę. Pamiętam, że dobrze śledziło mi się jej losy, ale też właśnie jej osobistą historię w tym całym kryminale. Niestety nie wróciłam do tego, no i do tych książek już raczej nie wrócę. Następnie, żeby nie było tak, że tylko do kryminałów i thrillerów nie chcę wracać, raczej nie zamierzam kontynuować już serii Adama Fabera Krew Ferów. W fantastyce pojawiło się mnóstwo tytułów, mnóstwo autorów. Nie do końca już to chyba jest fantastyka dla mnie. Pierwszy tom, o ile mi się podobał, o ile ten świat był stosunkowo dobrze wykreowany, angażujący, no to jednak ja czułam, że to jest książka przeznaczona bardziej dla młodzieży niż dla dorosłego czytelnika, bo Adam Faber raczej właśnie dla młodzieży pisze. I o ile ja nie ograniczam się w czytaniu i czytam książki zarówno dziecięce, młodzieżowe, jak i takie książki bardziej angażujące dla dorosłych czytelników, tak uważam, że no niestety już nie jestem tutaj grupą docelową i grupą, której ta książka powinna się podobać, dlatego no na pewno już Dom Wiedźm i chyba trzeci tom, którego nawet nie wiedziałam wtedy, że wyszedł, kiedy nagrywałam wszystkie rozpoczęte serie, no niestety, ale no nie zamierzam tego czytać. Coś, co pewnie zdziwi niektórych z Was, bo ja raczej o tym nie mówiłam na kanale, ale czytałam Dwory Sary J. Maas. I o ile ten właśnie Dwór Cierni i Róż, Dwór Skrzydeł i Zguby, Coś tam z Furią i Szronu i Blasku Gwiazd, ta nowelka, o ile to przeczytałam i okej, czekałam, aż coś pojawi się nowego w tym uniwersum, choć im dalej się szło i właśnie ta nowelka, no ona była dla mnie na 2 chyba, czy na 2,5 gwiazdki oceniona, tak ja czułam, że to już nie jest to, czego oczekuję od fantastyki. O ile z początku ten świat mi się podobał, o ile postać Rysa była dla mnie po prostu wow, tak no nie czuję jakiegoś mocnego przywiązania do tej serii, nie jest to jakieś wow w kontekście tego, co już teraz możemy poznać. Ja rozumiem, że Sarah J. Maas pisała te książki, no, dawno temu, ale chcę dać też szansę innym autorom i jeżeli coś już staje się takim tasiemcem, w którym no, dostajemy wręcz przekopiowane sceny, no to już nie jest do końca coś dla mnie. Więc no, Sarah J. Maas raczej rezygnuje. Bo to jest tak trochę jak z Cassandrą Clare, którą zaczęłam czytać i w sumie skończyłam już 2 serie od niej. Ja ją czytam, ale ja ją po prostu czytam, żeby się dobrze bawić. Może też sobie zostawię tutaj znak zapytania, no bo nigdy nie mów nigdy, ale no raczej to już nie jest to. Autorem kryminałów, do którego już na pewno nie wrócę, na pewno. No ciężko powiedzieć, że na pewno, bo ja czytałam tylko jeden tom serii, a na podstawie jednego oglądałam film i chodzi oczywiście o serię Jones Bo z komisarzem Harrym Holem. I o ile Pierwszy śnieg i jego adaptacja mi się podobały, o tyle no pierwszy tom serii, nawet nie pamiętam jaki był tytuł, no, nie zrobił na mnie jakiegoś super wrażenia. Ja bardzo chciałam po przeczytaniu tego pierwszego tomu sięgnąć po kolejny, żeby przeczytać i zobaczyć, ale nie wydarzyło się to. Jeżeli to się nie wydarzyło ani w tamtym roku, ani w tym roku, to raczej wątpię, że to się wydarzy w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, żeby dalej móc kontynuować tę serię. No, ale wiadomo, czas pokaże.
Jeśli chodzi o taką książkową serię, którą myślałam, że będę kontynuować, ale raczej nie, bo uważam, że w tym świecie na pewno dużo się zadziało, ale nie jest to coś, co by mnie jakoś mocno na ten moment już interesowało, to Wywiad z wampirem Anne Rice i cała ta seria, która powstała na fali tego pierwszego tomu. I o ile pierwszy tom bardzo lubię, czytałam go w ramach jakiegoś maratonu i bawiłam się naprawdę dobrze, bardzo doceniam adaptację filmową z Bradem Pittem i z Tomem Cruise'em. O tyle po prostu, no ten pierwszy tom uważam, że był taki idealny, że tam już więcej nie trzeba mówić, tam już nie trzeba było dodawać, rozbudowywać historii poszczególnych postaci. I ja na tym pierwszym tomie definitywnie zakończę swoją przygodę z Anne Rice. Serii, której na pewno też nie będę kontynuować, mimo że ten pierwszy tom wzbudził jakąś moją ciekawość, to seria Dominique Jordan od Anny Kańtoch. Jeśli chodzi o tę serię, ja przeczytałam ten pierwszy tom w sumie tak z przypadku. Ja nie wiedziałam, czy on mi się do końca spodoba, ale mimo że było tam trochę realizmu magicznego, była ta wieża, w którym pojawiał się ten jeden z bohaterów. Była ta wieża taka ogarnięta trochę takim realizmem magicznym, bo tak to w sumie mi się gdzieś kojarzy, utkwiło mi w głowie i mam nadzieję, że nie mylę teraz żadnych książek. O tyle po prostu do tej Anny Kańtoch już nie wróciłam i nawet mnie jakoś specjalnie nie ciągnie. Ja zapomniałam, że w ogóle czytałam tę serię, nawet nie mogę znaleźć na swoich półkach tej książki, więc nie wiem, co się z nią stało. I niestety, ale no, tej serii mówię też nie. Dwie serie, które zaczęłam czytać, kiedy dostałam kiedyś taką paczkę od Genius Creation, chyba tak nazywało się to wydawnictwo, potem tam powstał chyba imprint, wydawnictwo, tu wam wkleję, bo ja mam oczywiście pamięć wiewiórki. Alicja w Lasu Mrok i Maria Zdybska, Wyspa Kruka, Krucze Serce, jakoś tak się nazywała ta seria. Niestety, te dwie pierwsze części mi się mega podobały i zarówno u tej autorki i u tej, ale gdybym miała wam teraz opowiedzieć o fabule, co tam się działo, to ja nie wiem nic. Ja nie wiem nic. Potem tam się zmieniła szata graficzna tych części poszczególnych i w sumie, żeby wszystko do siebie pasowało, trzeba by było kupić w tej nowej serii graficznej poszczególne tomy. Potem wiem, że Maria Zdybska chyba się odłączyła od tego wydawnictwa w ogóle i zaczęła coś wydawać nakładem innego wydawnictwa czy własnym sumptem. Tam się porobiły jakieś cudawianki i ja już stwierdziłam, że nie chcę się w to bawić. To nie jest coś takiego, co jest must readem, co uważam, że trzeba by było przeczytać. Ja nawet jakoś super dużo nie słyszę w książkowej przestrzeni o tych książkach. Może to jest błąd, może warto by było po latach wrócić do tej serii i zobaczyć, czy właśnie u Alicji wlazło, czy u Marii Zdybskiej. Jakoś, nie wiem, mocniej zabije moje serce, ale na ten moment, tak jak mówię, ja nie pamiętam, o co chodziło w tamtych książkach. Ja raczej już do nich nie wrócę. Mam je na półce, ale najprawdopodobniej trafią one po prostu do sprzedaży, kiedy będę porządkować swoją biblioteczkę. I ostatnia seria, której nie zamierzam kontynuować, chyba że mnie namówicie, to seria Remigiusza Mroza i chodzi oczywiście o serię Schyłką, czyli ten najpopularniejszy jego twór. A dlaczego nie zamierzam tego kontynuować? Bo jak wiecie albo i nie, w zależności od tego, czy jesteście ze mną długo na kanale, czy dopiero zajrzeliście, ja przeczytałam 8 tom Chyłki. Przeczytałam go z przypadku, bo ja go wygrałam u 4 strony w jakimś tam konkursie. No i zaskoczyło mnie to, że można bez aklimatyzacji, bez jakiegokolwiek przygotowania do chodzenia po górach spuścić główną bohaterkę z helikoptera na szczyt, gdzieś na któryś tam metr nad poziomem morza, naszą główną bohaterkę i rzucić ją w otchłań Annapurny. Było to mocno odrealnione, ale jednocześnie było to takie czytadło, które no, pozwoliło mi zapomnieć o świecie, oderwać się i przeczytać, mimo tej całej irracjonalności i infantylności momentami głównej bohaterki i tego wszystkiego, co się tam zadziało. Ja chciałam zacząć czytać od pierwszego tomu, żeby zobaczyć, jak ta seria się rozwijała, jak rozwijał się warsztat Remigiusza Mroza. Ale po prostu im więcej tego Remigiusz Mróz wydawał,
bo w sumie teraz jest trochę mniej wydawanych jego książek. Nie wiem, czy po prostu skończyła mu się wena, czy na razie przygotowuje nas na coś większego. O tyle na ten moment nie czuję takiej potrzeby, żeby wchodzić w tę serię, żeby rozgrzebywać serię, która ma naprawdę full tomów, jakby jeszcze doliczyć te wszystkie książki z komisarzem Forstem i tak dalej, to dorobek pisarski Mroza nie wiem, czy zmieściłby się na jednym moim regale, który stoi tutaj za mną. A tak mam czystą głowę, że przeczytałam jeden tom, zobaczyłam, no nie zagrało. Jeżeli kiedyś, mówię, namówicie mnie do tego, to może przeczytam, a jeżeli nie, no to też będę szczęśliwa. Chciałabym zacząć czytać serię Katarzyny Puzyńskiej o policjantach z Lipowa, bo do tej serii namawia mnie moja mama i widziałam wiele pozytywnych opinii także na kanale u Nikolik Doktor Book, czy nawet u Zaksiążkowanych, bo Zuza czytała tę serię. I to jest coś takiego, co gdzieś tam bardziej mnie przyciąga, tak jak taki magnesik, więc no zobaczymy, jak się potoczą moje czytelnicze losy. I to, moi kochani, było wszystko, co chciałam Wam tutaj przekazać. To są właśnie takie serie, z którymi ja się żegnam. Przy niektórych, tak jak już powiedziałam na filmie, stawiam znak zapytania. Przy innych, no, definitywnie się żegnam. W niektórych przypadkach niektóre książki trafią na sprzedaż. Pewnie na moje Vinted. Jeśli chodzi o ten dzisiejszy film, to dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście któreś z tych serii, czy może pałacie do którejś z tych serii ogromną miłością i chcielibyście się tym ze mną podzielić, żeby może zachęcić mnie do tego, żeby tak definitywnie nie zostawiać tych serii, tylko wrócić do nich i je przeczytać. Ja sobie wszystko chętnie poczytam w komentarzach, a tymczasem trzymajcie się przede wszystkim zdrowo, dbajcie o siebie, nawadniajcie się przy tych upałach i do usłyszenia niebawem. Cześć!